Dzień dobry. Tak jak powiedziałem już na wstępie, poradnik Razem po siłę poświęcony jest dobrostanowi psychologicznemu. I może na początku gdzieś tych, tej naszej serii e, kilku filmów e, wyjaśnię, czym jest owe, e, owy dobrostan psychiczny. Dobrostan psychiczny e, to stan, w którym jesteśmy w stanie w sposób taki satysfakcjonujący i dobry dla nas, wchodzić w relacje i budować relacje z drugą osobą. To też taka możliwość odczuwania radości i satysfakcji z życia, z sytuacji, z tego, co przeżywamy. Jesteśmy w stanie czerpać różne przyjemności z etapu, w którym jesteśmy. To składa się na to, że nasze Zdrowie psychiczne, nasz dobrostan psychiczny jest w dobrej kondycji. To, że jesteśmy w stanie funkcjonować, wstawać, mamy motywację do tego, jesteśmy w stanie budować swoją rzeczywistość, czy próbować ją zmieniać w taki sposób, żeby dała ona nam satysfakcję. Dobrostan psychologiczny to stan, w którym nie jesteśmy wolni od cierpienia, smutku, radości. Wszystkie te emocje, są w nas, ale potrafimy sobie z nimi radzić. Potrafimy je przyjmować, wyrażać w bezpieczny sposób, budując swoją rzeczywistość, swoją radość i swoją przestrzeń, jakby pomimo tych sytuacji. Więcej na temat dobrostanu psychologicznego opowiem w kolejnych odcinkach, rozmawiając o takich głównych trudnościach, których. Możemy doświadczać na różnych etapach swojego życia, czyli na przykład uzależnienie, współuzależnienie, temat depresji, zaburzeń lękowych, e, zaburzeń funkcji poznawczych, e, czy też w ogóle jakichś takich wskazówek dotyczących dobrostanu psychologicznego, tak, żeby budować owy dobrostan psychologiczny. Więc zapraszam ciebie na kolejne odcinki, na których, w których dowiesz się więcej na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne i jak możesz o niego.